To jest program Michał Rachoń, jedziemy, jesteśmy w Budapeszcie, naszych gości, komentatorów państwo świetnie znają, Maciej Rusiński, Jędrzej Kodymowski, Jan Pietrzak, ale z nami tu w Budapeszcie jest gość polityczny, uczestnik konferencji SIPAC 2024. Dzień dobry, witam serdecznie, pan poseł Janusz Kowalski. Dzień dobry, panie redaktorze. Suwerenna Polska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie proszę, z jakiego powodu politycy Prawa i Sprawiedliwości, polscy politycy pojawiają się na konferencji SIPAC? Jestem pewien, że cały europejski mainstream skrytykuje to, tak jak słyszeliśmy ostatnio w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim, że populiści spotykają się, żeby odebrać Europę tym prawowitym, liberalnym elitom. No tym różni się Budapeszt czy Warszawa od Brukseli, że tu można organizować konferencję prawicy, bo niedawno była organizowana konferencja w Brukseli i oczywiście została przerwana, rozgoniona. No tak wygląda właśnie walka z wolnością w całej Unii Europejskiej i właśnie po to jesteśmy również tutaj w Budapeszcie, aby spotykać się z całą prawicą z Unii Europejskiej, ponieważ te wybory, wybory czerwcowe do Parlamentu Europejskiego są właśnie wyborami o najważniejsze nasze wartości, o własność, o wolność, o nasz normalny tryb życia, o nasze polskie DNA. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to są wybory, które w istocie zamykają się w takiej prostej alternatywie. Niepodległość albo Tusk. Niepodległość albo Tusk, dlatego że Tusk razem z eurokratami chce zabrać nam wolność, własność, bezpieczeństwo, rodzinę. Eksportuje tych wszystkich swoich nieudaczników, którzy kompletnie nic w rządzie nie zrobili do Brukseli. No, ale właśnie... mówi pan, że nic nie zrobili, a za chwilę wrócimy do kwestii, o których tutaj, które tu znajdują się w agendzie, w planie rozmów, które zaczynają się dziś o godzinie 9, ale no to w takim razie zatrzymajmy się na chwilę przy kwestiach dotyczących polskich wyborów. Pan powiedział, że ci ludzie nic nie zrobili. No trudno powiedzieć, że Bartłomiej Sienkiewicz przez te 140 dni nic nie zrobił. No ja mam wrażenie, że zrobił rzeczy, których nie zrobił nikt inny. Ja już nie mówię żaden inny minister kultury na przestrzeni lat, ale chyba niewielu w ogóle ludzi w polskiej polityce dokonało tak wielu no, jednak zniszczeń. No, zniszczenie instytucji, jaką jest telewizja publiczna, jest osiągnięciem, no nie powiem wybitnym, ale na pewno istotnym. Rząd Donalda Tuska to jest rząd zwijania Polski. Przykład Bartłomieja Sienkiewicza, który zdewastował media publiczne, który całkowicie bezprawnie przejął media publiczne, rozwalił je, rozbił je, a dzisiaj ucieka po kilku miesiącach do Brukseli. Wywołuje nawet niesmak, co widać już w internecie, wśród samych wyborców Platformy Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi. Jestem przekonany, że właśnie za taką butę, pychę, za to, co ci ludzie zrobili złego dla Polski, zostaną ukarani 9 czerwca w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak, wyobraża sobie, że na przykład Bartłomiej Sienkiewicz z biorącego miejsca, czy Marcin Kierwiński z biorącego miejsca drugiej największej partii politycznej nie weźmie mandatu. Ja jestem w stanie tu się z panem założyć. Jestem pewien, że pan się ze mną nie założy, oczywiście, że oni mandaty wezmą. No oczywiście, niestety jest część Polaków, którzy głosują cały czas na tą antypolską formację i klaskają właśnie tym wszystkim ludziom, którzy przecież w Brukseli czy w Strasburgu głosują przeciwko Polsce. No, ta formacja Donalda Tuska to jest formacja Zielonego Ładu. To jest formacja, która doprowadziła do gigantycznego kryzysu w relacjach Unia Europejska-Polska, ponieważ nie ma chyba żadnej innej takiej formacji w Unii Europejskiej, która na forum międzynarodowym działa wprost przeciwko Polsce. No przecież to Rafał Trzaskowski, posłowie związani z Platformą Obywatelską, europosłowie, głosowali nad kilkudziesięcioma rezolucjami przeciwko Polsce. Od kilku lat namawiali do sankcji tych wszystkich eurokratów. Dlaczego? Po to, żeby powtórzyć kazus Tuska. Donald Tusk również uciekł z Polski, kiedy w 2014 roku był premierem. I podobnie jak Sienkiewicz, który mówił, że nigdy nie pojedzie do Parlamentu Europejskiego, Tusk mówi, że będzie premierem. Dla niego to jest największy zaszczyt. I co? I po to, żeby zarobić gigantycznych kilka milionów złotych, które ukrył w swoim oświadczeniu majątkowym, bo nie ma ich w oświadczeniu majątkowym, po to, żeby mieć jedną z najwyższych emerytur w Polsce, Tusk natychmiast... Dlaczego pan mówi, że ukrył w oświadczeniu majątkowym? A to jest bardzo ciekawe. W oświadczeniu majątkowym to jest bardzo poważne oskarżenie. A to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Dzisiaj jest właśnie między innymi podkomisja, która zajmuje się zmianami w ustawie dotyczących jawności majątkowej. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało nam z mojej rekomendacji przepis, który będzie zobowiązywał polityków, którzy obejmują najwyższe funkcje w państwie, na przykład premiera czy marszałka Sejmu, do ujawnienia wszystkich swoich dochodów z ostatnich 10 lat i krajowych, i zagranicznych. Otóż Donald Tusk, kiedy w 2013 roku i 2014 składał ostatnie swoje oświadczenie majątkowe przed objęciem funkcji szefa Rady Europejskiej, miał majątek na poziomie 1 200 300 000 złotych. Po kilku latach pracy w Brukseli, gdzie zarobił według serwisu Demagog około 8 milionów złotych, jego oświadczenie majątkowe z zeszłego roku
jest to mniej więcej ta sama kwota, 1 300 000 1 400 000 zł. Więc pytanie, gdzie jest 8 milionów złotych, które zarobił Donald Tusk w Brukseli? No, rozpłynęły się, komu je przekazał? Dlatego chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość, aby również wszyscy politycy ujawniali m.in. darowizny na dzieci, żony, wszelkiego rodzaju aspekty związane z jawnością majątku. My nie wiemy, z czego utrzymywał się Donald Tusk po roku 2019, czy na przykład nie dostawał jakichś grantów z niemieckich fundacji, które były finansowane przez Rosjan. Tego nie wiemy. My chcemy, aby Donald Tusk w końcu ujawnił całość swoich dochodów z ostatniej dekady. Donald Tusk był przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, największej europejskiej partii politycznej. Trudno wyobrażać sobie, żeby człowiek pełniący tę funkcję od bardzo bogatej partii politycznej nie otrzymywał po prostu wynagrodzenia. Więc myślę, że to nie jest wielka tajemnica, choć z całą pewnością majątek polityków jest rzeczą, która innych polityków i z całą pewnością opinię publiczną interesować będzie i interesuje. Panie pośle, to nie tylko Marcin, to nie tylko Bartłomiej Sienkiewicz, to również Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych. To jest jedna z najwyższych funkcji w rządzie. Bycie ministrem spraw wewnętrznych dla ludzi zajmujących się tą dziedziną, którą zajmuje się i zajmował i zawsze interesował Marcin Kierwiński, wydaje się być najwyższym albo potencjalnie najwyższym osiągnięciem politycznym. A jednak po stu kilkudziesięciu dniach Marcin Kierwiński rezygnuje. Dlatego, że... Czy jak pan interpretuje przyczyny, dla których to się stało? W mojej ocenie Marcin Kierwiński przejdzie do historii jako ten polityk, który nasłał na polskich rolników, na polskich patriotów, którzy walczą o swoją przyszłość, walczą przeciwko Zielonemu Ładowi, walczą za tym, aby polski rząd wprowadził embargo na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy i chronił produkcję polskich rolników, polskich przetwórców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nasłał policję. Nasłał policję, która niestety traktowała rolników w sposób naprawdę fatalny. I dzisiaj Marcin Kierwiński ucieka do Brukseli. Proszę zważyć, że również minister z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Hetman, ucieka do Brukseli. Ten człowiek, który nie wprowadził embargo, chociaż to w jego kompetencjach jest wprowadzenie embargo. Dla mnie wstrząsające jest również ucieczka Borysa Budki. Byłem sam wiceministrem aktywów państwowych po kilku miesiącach. To jest bycia w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Minister Budka ucieka do Brukseli, kiedy nadzoruje ogromną część polskiej gospodarki, kiedy ma wpływ na to, jak będzie między innymi wyglądała transformacja energetyczna. Żadnych dobrych decyzji dla górników, żadnych dobrych decyzji dla energetyki. Mnóstwo w tej chwili niewiadomych, a przede wszystkim gigantyczne koszty braku tych decyzji, a Borys Budka wybiera drogą pensję w Brukseli. Dariusz Joński, Michał Szczerba, cała masa nazwisk, które były prezentowane i przedstawiane jako takie polityczne Wunderwaffe, narzędzia rozprawy z prawem i sprawiedliwością. No dziś coraz bardziej to, co robią komisje śledcze, przypomina, ja użyłem takiego sformułowania, gang Olsena, bo to trochę tak jest. No nie wiem, kto tam jest kim, porównując to do tych trzech postaci z komedii z lat 70. duńskiej. No ale ci ludzie również mają zakończyć swoją misję, jak rozumiem, szybko. Czy udało się w perspektywie pana, posła obozu Zjednoczonej Prawicy, rozprawić z prawem i sprawiedliwością za pomocą komisji śledczych, pegasusowej, wizowej, jak mówią, czy wyborów korespondencyjnych, jak pan to ocenia z perspektywy już kilku miesięcy funkcjonowania? Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która niczego nie ukrywa. Głosowała za powołaniem tych komisji śledczych. Oczywiście mając świadomość tego, że niczego nie ujawnią. Wczorajsze chociażby wystąpienie pana ministra Bodnara de facto zakończyło tak zwaną aferę, wymyśloną aferę Pegasusa. Nawet posłowie Platformy Obywatelskiej nie przyszli na to wystąpienie. No i dzisiaj oczywiście trwa akcja ewakuacja. No pani Joński po swojej kompromitacji, kiedy był rozgniatany przez ministra Przemysława Czarnka, no wybrał taką drogę, którą wcześniej wybrał między innymi pan Śmiszek, który również chce dołączyć do swojego kolegi, który jest już w Europarlamencie, czyli pana Biedronia. Czyli oni naprawdę po prostu uciekają z Polski. Mają tego świadomość, że nie rządzą w sposób profesjonalny, nie rozwiązują żadnych problemów. Idzie gigantyczna fala drożyzny. Polaków czeka tsunami drożyzny. Już podwyższyli VAT na żywność. Za chwilę koszty energii przygniotą polski biznes, polskich przedsiębiorców i miliony polskich rodzin. Polacy otrzymują właśnie w tej chwili takie analizy firm energetycznych i rachunki
rachunki są wyższe o 50-100% od 1 lipca. To jest po prostu dramat. I część tych polityków po prostu realizuje projekt Akcja Ewakuacja. Uciekają dzisiaj z Polski bezpiecznie do Brukseli. To jest po prostu wstyd i jestem przekonany, że nawet elektorat Platformy Obywatelskiej Trzeciej Drogi oceni tych wszystkich tchórzy, tych wszystkich nieudaczników, kłamczuchów i leniuchów za to, co po prostu zrobili, a w zasadzie czego nie zrobili. Oszukali wyborców, okłamali i w sposób bezczelny uciekają na ciepłe posadki do Brukseli. Panie pośle, wśród polityków, którzy zamierzają z tego szeroko pojętego obozu koalicji, która rozpoczęła władzę 13 grudnia, no jest też człowiek, który w Parlamencie Europejskim i w tej aktywności publicznej w Polsce no wsławił się słowami, których chyba nikt w polskiej polityce wcześniej nie wypowiadał. Jestem polskim obywatelem, ale nie jestem Polakiem, mówi Łukasz Kochut, no, który wybiera się po drugą kadencję w Parlamencie Europejskim. Jak pan na to patrzy? Pan pochodzi ze stron, w których kwestie no, relacji polsko-niemieckich z jednej strony, ale Łukasz Kochut nie mówi sam o sobie, że jest Niemcem, on sam o sobie mówi, że jest Ślązakiem. To również jest element no, pewnej skomplikowanej tożsamości. No ale z drugiej strony jest też polski patriotyzm, są też Polacy, a Śląsk jako część Polski jest również częścią fundamentalną tożsamości polskiej. Jestem wstrząśnięty tym, co robi koalicja 13 grudnia i rząd Donalda Tuska i cały jego obóz. Proszę zważyć, że jedną z pierwszych decyzji było odwrócenie się od Polaków, którzy są dyskryminowani jawnie od 30 lat w Republice Federalnej Niemiec. W żadnej niemieckiej szkole nie można uczyć się języka polskiego ojczystego. Prawie 860 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jest pozbawionych tego prawa. A co zaproponowali? Zaproponowali właśnie bardzo niebezpieczną grę na rozbicie unitarności polskiego państwa, na rozbicie narodu polskiego. Wymyślili sobie, że język śląski, który jest naturalnym dialektem języka polskiego, Ślązacy to są Polacy, stanie się językiem regionalnym właśnie po to, żeby potem starać się nadać taki status mniejszości narodowej Ślązakom. I to wpisuje się idealnie w politykę niemiecką. A dowód jest bardzo prosty. Sama mniejszość niemiecka zmieniła właśnie nazwę na Śląscy Samorządowcy. Mniejszość niemiecka bardzo mocno popiera ten właśnie regionalizm i to identyfikowanie śląskości z niemieckością. Wczoraj szła właśnie ustawa, na której pan Kochut, który wprost mówi, że nie czuje się Polakiem, nie jest Polakiem. Ta cała jego ekipa dzisiaj będzie startowała z listy Platformy Obywatelskiej. No to jest właśnie taki sposób myślenia. Oni nawet pięknie mówią w języku angielskim, niemieckim, ale kompletnie nie myślą w języku polskim. Nie mają serca polskiego. I oto są właśnie te wybory. Oto czy wybierzemy Polaków, którzy będą jechać do Brukseli i Strasburga, walczyć o polskie interesy, czy wybierzemy właśnie takich Kochutów, Budki, takich Sienkiewiczów, którzy nabroili w Polsce, robili bardzo złe rzeczy, a tam jadą, żeby przyklaskiwać Brukselczykom. No, decyzje o tym będą podejmować polscy wyborcy. Stara zasada w demokracji brzmi tak, że wyborcy mają zawsze rację. Panie pośle, wracając do tego, co za chwilę, no, o godzinie 9:00 pierwsze wystąpienia na konferencji SIPAC tu w Budapeszcie, wśród prelegentów nie tylko ludzie z takich partii jak partia Vox, no, z holenderskich partii, które mają bardzo duże znaczenie w tej chwili w samej Holandii, politycy z Francji, politycy z Stanów Zjednoczonych, ale wśród nich również politycy z Węgier. Polska i Węgry w kwestiach dotyczących wojny, rosyjskiej wojny na Ukrainie różnią się znacznie i znacznie różni się Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica w Polsce z węgierskim Fideszem. Czy to panu, czy to polskim politykom nie przeszkadza w udziale i w tego rodzaju dyskusji? No to jest oczywiście tak, że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą relacji z Rosją, węgierscy politycy popełnili dramatyczne błędy. Popełnili dramatyczne błędy w ciągu ostatnich 20 lat, uzależniając się całkowicie od rosyjskiego gazu. Sam wiem to, jaki to jest problem, ponieważ ostatnie kilkanaście lat pracowałem między innymi ze swoimi przyjaciółmi, żeby Polska uniezależniła się od rosyjskiego gazu. Między innymi odzyskaliśmy 6 miliardów złotych od Gazpromu.
Platformą, wygrywając z nimi proces. I w polskich interesie jest to, aby zaproponować Węgrom takie projekty dywersyfikacyjne, aby z wykorzystaniem Morza Bałtyckiego, terminali LNG, między innymi nowego budowanego w okolicach Gdańska, zaproponować po prostu import właśnie z Polski gazu ziemnego do Węgier, po to, żeby się uniezależnili od Rosji. Ta kwestia nas zdecydowanie różni, ale proszę pamiętać, że my nie możemy na węgierską politykę patrzeć polskimi okularami. Tak samo jak nie życzymy sobie, aby ktoś patrzył na polską politykę węgierskimi, niemieckimi czy włoskimi okularami. Każde państwo ma swoje interesy, swoje DNA i każde państwo ma swoją suwerenność i trzeba to po prostu szanować. My musimy szukać tego, co nas łączy, a na pewno łączy nas poczucie własnej tożsamości, poczucie obrony suwerenności. Tego chcemy właśnie w Unii Europejskiej bronić. Nie chcemy nielegalnej imigracji, chcemy normalnej rodziny, a nie rodziny, w których adoptują pary homoseksualne, dzieci krzywdzą dzieci. Chcemy, aby Węgrzy sami sobie decydowali we własnym kraju, jak mają żyć. Tak samo i Polacy mają sami decydować we własnym kraju, jak mamy żyć. Na pewno łączy nas to i tak stworzyliśmy w zeszłym roku taką koalicję, rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Łączyła nas obrona rolników i węgierskich, i rumuńskich, i bułgarskich, i słowackich, i polskich, a ten rząd kompletnie nie broni rolników. Wśród haseł tej konferencji i to sformułowanie znajduje się na banerach, które tę konferencję reklamują, jest sformułowanie Wokebusters. Wszyscy, którzy widzieli film Ghostbusters przed laty, wiedzą, że chodzi o łowców duchów. Ideologia woke, mniej znana w Polsce pod tym hasłem, ale świetnie znane w Polsce pojęcie gender, jest mniej więcej tym samym. Jakie jest znaczenie tych spraw dotyczących tego, co znamy pod postacią tej opowieści o tym, że każdy może sobie zmienić płeć w zależności od tego, jak się czuje. Dlaczego to jest tak istotna rzecz, że znajduje się na sztandarach, na hasłach reklamowych tej konferencji? Ponieważ ta cała ideologia gender, ideologia woke uderza w nasze DNA, w DNA normalności, normalnej rodziny. I to mówię nie jako polityk, ale jako ojciec. I życzę sobie, aby moje dziecko było poddawane jakiejś propagandzie gender przez różnych dziwnych edukatorów, którzy są między innymi za sprawą takich polityków, którzy bardzo by chcieli takie ruchy wspierać, jak Rafał Trzaskowski, wpuszczani do szkół czy przedszkoli w Warszawie, czy w innych miejscach. Taki jest właśnie pomysł, aby to ideologia różnych aktywistów zastępowała rodziców. Dzieci mają mieć dzieciństwo. Dzieci mają zajmować się wspaniałymi, pięknymi sprawami, a nie przejmować się tym w wieku 7, 8, 9 lat, czy są, jaką mają tożsamość płciową, dlatego że sobie jakiś pan Śmiszek czy pan Biedroń wymyślił, że jest 278 płci. Nie, są dwie płcie. Jest kobieta i mężczyzna, kropka. I żaden lewak nie będzie nam mówił, jak wychowywać mamy nasze dzieci. Żaden lewak nie będzie nam mówił, jak mamy dbać o nasze dzieci. Proszę, mówi pan, że nie będzie tego robił, użył pan takiego sformułowania lewak, przecież dokładnie te elementy znajdują się dzisiaj w bardzo wielu państwach Europy, w planach zajęć szkolnych, znajdują się w dokumentach ONZ-u, o których wielokrotnie dyskutowaliśmy, które wskazują, w jaki sposób należy prowadzić proces edukacyjny. Jest więc dokładnie odwrotnie. To znaczy mówią nam dzisiaj ludzie o określonej wizji widzenia świata, w jaki sposób mamy wychowywać swoje dzieci, a przynajmniej w jaki sposób szkoły, do których nasze dzieci chodzą, powinny dzieci edukować w tych kwestiach. To spójrzmy właśnie na te państwa, gdzie wprowadzono te wszystkie elementy ideologii gender. Czy dzieci są tam szczęśliwsze? Nie, tam jest ogromna liczba samobójstw dzieci, okaleczeń, dlatego że dzieci, które zamiast dzieciństwa zaczynają zajmować się swoją seksualnością, zaczynają seks edukatorzy i właśnie ideolodzy gender mieszać im po prostu w głowach, doprowadza to po prostu do gigantycznej tragedii. I to jest właśnie kierunek, który trzeba po prostu zatrzymać. W mojej ocenie konstytucyjnym i takim po prostu moralnym prawem każdego rodzica jest wychowywać dzieci zgodnie z własnymi wartościami. Żaden urzędnik, żaden eurokrata, żaden lewak nie będzie mi mówił, jak mam wychowywać dziecko. I będę bronił każdego prawa rodzica do tego, żeby wychowywać dzieci zgodnie z własnymi wartościami. Panie pośle, również sprawy suwerenności. Suwerenność jest hasłem politycznym, które jest punktem wspólnym tej konferencji. W jaki sposób ta suwerenność, obok jeszcze spraw migracyjnych, ma znaczenie dla rozmów polityków z tak różnych miejsc świata? No bo tu
są ludzie z Ameryki Południowej, ludzie z Europy, ludzie ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie tu jest punkt wspólny? Unia Europejska to co innego to Stany Zjednoczone. No, Unia Europejska przede wszystkim upada. Jako projekt, który był zaprojektowany jako organizacja suwerennych państw, które same decydują o sobie, a jest pewien obszar wspólnej współpracy, między innymi gospodarczej, upada jako projekt, który został zniszczony przez eurokratów, przez lewaków, przez lewicę. I dzisiaj ci eurokraci i ta lewica, między innymi Tusk, Kierwiński czy Sienkiewicz, chcą nam zabrać nie tylko nasze wartości, chcą nam zabrać suwerenność, chcą nam dać migrantów, chcą nam zabrać własność, bo nawet ta dyrektywa budynkowa i te kwestie dotyczące kwestii gospodarczych, to uderzają w naszą własność. Rolnikom chcą zabrać możliwość gospodarzenia. To jest uderzenie we własność, w wolność, w nasze wartości. I tutaj między innymi w Budapeszcie mówimy temu nie. I chcę jasno powiedzieć, właśnie przed wejściem do pana redaktora programu, do Telewizji Republika, widzę już Gazeta Wyborcza wyje, że się prawica spotyka na Węgrzech, a chcę przypomnieć, że w Brukseli taka prawica nie może się spotykać. Na Węgrzech się może spotykać, w Polsce się może spotykać, dlatego że jesteśmy państwami wolnymi i tej wolności będziemy bronić 9 czerwca przed takimi ludźmi jak Tusk. To już na koniec w takim razie, co oznacza to, co wydarzyło się kilka tygodni temu w Brukseli? No rzecz w gruncie rzeczy niebywała, zamknięcie, wyłączenie prądu, o ile dobrze pamiętam, zamknięcie uczestników konferencji konserwatywnej wewnątrz budynku, jakieś naciski na organizatorów i wręcz stanowisko premiera, o ile dobrze pamiętam, który potępił te działania. Cóż takiego się dzieje? Znaczy, nie wolno w Europie dyskutować na temat konserwatywnych wartości, to jesteśmy już w takim miejscu? Nowa definicja wolności według eurokratów, według Tuska i w tej całej lewicy z Ursulą von der Leyen na czele, to jest definicja wolności, w której głosu konserwatyści, narodowcy, ludzie, którzy myślą po swojemu, po prostu nie mają i nie mogą mieć, a jeżeli już w ogóle się wypowiadają, to jeszcze mogą trafić do więzienia, ponieważ między innymi rząd Tuska chce zaproponować, że za obronę własnych polskich wartości może za chwileczkę trafić do więzienia, dostać zarzuty karne, jeżeli coś się panu Śmiszkowi czy panu Biedroniowi nie spodoba. No po prostu świat oszalał, Unia Europejska oszalała, Unia Europejska upada. Zamiast rozwiązywać problemy ważne, doprowadza do upadków, a imigranci powodują to, że miliony Europejczyków czuje się niebezpiecznie we własnych miejscowościach, we własnych wsiach. No to po prostu jest coś, co trzeba zatrzymać i te wybory są naprawdę o to. Niepodległość albo Tusk. Pamiętajmy o tym. Niepodległość albo Tusk. Głosowanie na Tuska to jest głosowanie właśnie na tą niebezpieczną agendę zabierania nam wolności, własności, suwerenności, niepodległości. Donald Tusk mówi, że trzeba chronić Europę i że właśnie o to są te wybory, chronić, jak rozumiem, przed Januszem Kowalskim. Nie no, Donald Tusk chroni swoją całą ekipę, która dokładnie robi to, co zrobił Donald Tusk, czyli eksportuje się do Brukseli po to, żeby mieć gigantyczne apanaże. Oni są tam opłacani z tych wielkich pieniędzy. Donald Tusk za 5 lat nic nie robienia ma przecież największą prawie emeryturę, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Proszę mi pokazać polskiego rolnika, polskiego nauczyciela, polską szwaczkę, która za 5 lat ma kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co zrobił Donald Tusk dla Polski, będąc szefem Rady Europejskiej? Nawet politycy Platformy Obywatelskiej nie potrafią wymienić ani jednej rzeczy. Nawet nie potrafił zatrzymać Nord Stream 2. Czapkował Ursuli von der Leyen, Angeli Merkel, czapkował Putinowi i za to dostał nagrodę. Pytani o to politycy w Unii Europejskiej mówią, idziemy do Unii Europejskiej reprezentować Unię, a nie państwa członkowskie. I to jest, panie redaktorze, to jest bardzo właśnie najistotniejszy moment. Jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby realizować polskie interesy w Unii Europejskiej, a nie po to, żeby realizować europejskie interesy w Polsce. Kropka. To jest różnica. Niepodległość albo Tusk. Janusz Kowalski, poseł. Pozdrawiamy serdecznie z Budapesztu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą konferencja w Budapeszcie to nie jedyna tego rodzaju konferencja, jaka odbywa się w najbliższym czasie. Niebawem w Europie Środkowej, również w innych miejscach. Nie będziemy ułatwiać Gazecie Wyborczej, ale też tam będziemy. Proszę zostać z Telewizją Republika. Wracamy za parę chwil. Thank you.